uwielbiam takie akcje, jest środek nocy. Mamy 3 godziny do Gdańska, a później lecimy do Włoch. Lecimy do Florencji, tak? Neapolu. Gdzie? Do Neapolu. A, do Neapolu, gdzieś tam obok. Do Neapolu, a później na wyspie Ischia. A, na Ischia, wiecie, takie 40 metrów kwadratowych. Wziąłeś wszystko? Wziąłem. Dobra, to ja zamykam i jedziemy. Kobieta za kierownicą była. Ledwo zibie, słuchajcie. Oczy mi się kleją, ledwo zibie. Ale cóż, trzeba jakoś dojechać. W ogóle nie spałem praktycznie od wczoraj, od 5:30 rano. Ale hej, przygodo. No, jesteśmy w połowie drogi. Trzeba byłoby się zatrzymać, co? Kawę jakąś bierzemy, czy nie? Druga w nocy. Tankować nie muszę, ale zatrzymamy się tylko na chwileczkę. Potrzeby. Patrz, znowu się to przesunęło. Hot dog musi być. Zjadę na parking ziemi, lecę dalej. No i dojechaliśmy do parkingu. Auto już zaparkowane, czekamy na transfer na lotnisko. Aż 2 minuty mamy. Z buta. Co? Z buta idziemy. Kto to mówi? A, żona! A, skuter tu jest, pani mówiła, żebyśmy sobie pożyczyli. No i jeszcze tylko 2 godzinki czekania i lecimy. Gdzie ty idziesz, na przyloty? A, to dalej, to na odloty, wiecie, bo ja taki jestem lat. Idę poszukać jakieś kawuchy. Do odlotu mamy jeszcze godzinę. Ale już po odprawie. Tylko czekamy na samolot. Co? No, znaleźliśmy jakąś kanapkownię, zobaczcie. 27 zyków taka kanapeczka. Aż zachęca. Ale co zrobić? Coś zjeść trzeba. Jaką ja chcę, obojętnie. Ale na pewno kawę jeszcze do tego poproszę. 2 kawy. Taka kanapeczka już wam pokazuję. O, taka. Nie, ja woda tu naleję, wiesz? Razem 112 zł. Słuchajcie, mówicie, że nad morzem drogo, no bez przesady. A na lotnisku to dopiero cena. To jest dopiero dla bogatych. No ale śniadanie. No ale śniadanie. Śniadanie się należy. Słuchajcie, uwielbiam takie akcje. I teraz tą kawą muszę się delektować, słuchajcie. No i jeszcze chwilę mamy do odlotu, więc poczekamy. Ławeczek przy naszym gejcie nie ma. Trzeba sobie radzić. Ale chociaż słoneczko. W końcu w samolocie. No, jeszcze nie w samolocie. No, jeszcze chwila. No, wypuścili nas jako priority i siedzimy na schodach. 15 minut, a jak długo jeszcze będziemy siedzieć, to nie wiem. Ani klimatyzacja, ani powietrza, ani masakra jakaś jest.
no dobra, do zobaczenia w Neapolu. Niestety jeszcze nie odleciliśmy. Stoimy w Gdańsku na płycie. Nie wiem, lot się opóźnił, może jakieś pół godziny, może 40 minut. Dobrze, chociaż że klimatyzacja chodzi. Ukrop jest niemiłosierny. Teraz musimy się dość mocno spieszyć, dlatego że niedługo mamy prom na Iskę, ale wcześniej musimy znaleźć jakąś taksówkę, żeby się tam dostać w ogóle. No i teraz szybciutko na ten prom znaleźliśmy taksówkę. Kierowca mówi, że będzie bardzo szybko jechał, bo zostało nam dosłownie kilkanaście minut. Tu chodź. I teraz szybko, musimy jeszcze kupić bilety. Ale ja przejdę przez murek. Monika, przez murek. Tu! Gdzieś tu stoi ten stateczek, ale gdzie? Tam bilety się kupuje. Ale wyprawa, co? Lubię takie, że... Tam dwie strony trzeba iść. Gdzie? Tam. Myślisz? Tak. No dobra. Nie wiem. Nie, no chodź tam, gdzie tablica. Isia. A, on the back. Dobra. Z drugiej strony lecimy. Zobaczcie. Jak na złość kolejki, jak u nas pod jakimś dobrym barem mlecznym. Znając życie i włoskie tempo, to następny będziemy płynąć. Chociaż zobaczymy. No i to jest nasz złomek, którym będziemy płynęli na wyspę. A myślałem, że będzie luksusowy jachcik. Będziemy płynęli około 50 minut. Mam już dość przygody we Włoszech. Ale jest okej. No już teraz na spokojnie możemy poszukać naszego hotelu. Hotelik wygląda obiecująco. Tutaj od razu mamy plażę, ale taką brzydką. Ale wykąpać się można i trzeba uważać na samochody. O dobra, idziemy. Zobaczymy, jakie mamy pokoje. Pół godziny jeszcze musimy poczekać, bo niestety serwis nie zdążył sprzątać dla nas. Wreszcie stąd pogonę. Tu nie wolno spać. Tak to kartą przytrzymał. See me. O, okej, dziękuję. No i jesteśmy w pokoju. Zobaczymy, co to jest. Włożę tylko kartę do prądu. O. No, słuchajcie, niezły apartament mam. No, podwójne łóżko. I tutaj mamy jakieś schody do góry. Idę zobaczyć. No i tam chyba kolejne łóżka są. Taki typowy włoski klimat. Zobaczmy, co tutaj jest. To jest druga sypialnia, słuchajcie. Taka poważna już. O. No, jedno na ciebie, jedno na... Nie ma sprawy, ja sobie kogoś przyciągnę, bo łóżka duże. A teraz wjazd influencerski. Jak to wszystkie panie robią, zobacz, ogarniamy. I jaki piękny widok mamy na Marina. Dobra, chodź principesa, bo czasu szkoda, a ja głodny jestem. Pierwszy obiad to w tej knajpie z polecenia dobrej koleżanki. O, jak tu sympatycznie. Pizza z pieca. Słuchajcie, jak to bywa we włoskich klimatach, małych wysepkach. Z angielskim tu ciężko się to porozumieć, a włoskiego my nie znamy. M-
moja pizza dotarła, zobaczcie jak wygląda. No fajnie, chociaż nie jest nawalone sera. No. Nie, bardzo. Wygląda jak włoska. Ta pizza jest niepokrojona, wiecie dlaczego? Dlatego, że ją się drze rękoma. Rwie. Rwie ręką. Ale ona jest delikatna. Słuchajcie, i gorąca. Po prostu jest pyszna. A do żony dotarło, słuchajcie, risotto, zobaczcie, tak wygląda. Również z owocami morza, bo cóż innego nad brzegiem morza można jeść, jak nie owoce morza. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie będę was już dzisiaj przynudzał. Muszę odpocząć po podróży.